Fumito Ueda to człowiek, który podarował nam dwie fantastyczne gry. Obie zaszczyciły nas jeszcze w erze PlayStation 2 i prawdopodobnie wielu z graczy nie miało okazji ich skosztować. Były to gry oryginalne, na tyle oryginalne, by nie trafić w gusta wszystkich graczy. Oczywiście, były to gry typu popaprana japońszczyzna, po prostu ustawiona na inne rzeczy niż w głównym mecie. Najważniejszy był klimat. Kreowała go oryginalna oprawa graficzna, posępne, zniszczone przez czas budowle, przepalone słońcem krajobrazy. Klimat potęgowała raczej smutna warstwa dźwiękowa i wszędobylska tajemniczość, nieodłączne poczucie samotności. Zarówno Icon, jak i Colossus nie podawały nam fabuły na tacy. Zawsze to gracz składał ją w całość ze strzępów i okruchów informacji, które zbierał nie tylko z cutscenek, ale też z gameplay. To właśnie tajemniczość i nietuzinkowy klimat czyniły gry Fumito Uedy tak oryginalnymi, przez co też dla niektórych trudnymi w odbiorze. Te współczesne baśnie wyrobiły sobie wielką rzeszę fanów i gdy zapowiedziano jeszcze na PlayStation 3 nową grę Team Ico i Fumito Uedy, fani oszaleli. Ich entuzjazm stygł przez blisko 10 lat, gdy to gra zaliczała kolejne i kolejne opóźnienia. Zaczęło to już przypominać sytuację Duke Nukem Forever. Did you think I was gone forever? Czy Final Fantasy XV The Last Guardian ominął całą generację? Deweloperom nie udało się zrobić gry w przeciągu całej, najdłuższej w historii konsol generacji. Długi czas developingu wywoływał skrajne emocje. Jedni twierdzili, że gra podzieli losy Duke Nukem Forever, czyli finalny produkt będzie gniotem. Inni uważali, że gra nigdy się nie ukaże, a jeszcze inni, ci najbardziej wytrwali, byli przekonani, że dzięki tak długiemu developingowi trzecia gra Uedy będzie arcydziełem, że będzie długa i dopracowana w każdym calu. Żadne z tych przewidywań nie sprawdziło się. Oczywistym jest, że gra nie była w developingu przez 10 lat. To było niedorzeczne. Różne wewnętrzne problemy studia związane z kwestiami technicznymi doprowadziły do konfliktu Uedy z Sony, który już nie jest pracownikiem Big S. Japońska korporacja nie chciała wiecznie sponsorować jednego projektu, który ze względu na ograniczony target nie rokował ogromnych zysków, a jedynie ujemny PR. Dlatego Guardian trafił do zamrażarki, później zmieniła się generacja, a Sony i prawdopodobnie same studio chcieli wyjść z tego z twarzą i zadowolić fanów. Na prędce więc przepisano silnik The Last Guardian z PS3 na PlayStation 4. Nie mogło to ani zaowocować wykorzystaniem w pełni mocy PS4, ani też dobrą optymizacją kodu, który był przygotowany z myślą o kompletnie odmiennej architekturze konsoli PS3. Nie wypadło jednak źle. Tekstury, geometria i rozdzielczość obrazu jest na poziomie PS4 i gra potrafi wyglądać olśniewająco. Niestety nie zawsze. Przez większość gameplayu jest zwyczajny. Nie przeszkadza to w niczym dzięki fenomenalnej postaci Trico, która jest wykonana po mistrzowsku i prawdopodobnie to właśnie Trico pożera większość zasobów obliczeniowych konsoli, co owocuje nierównym framerate, który czasem zalicza zauważalne dropy. Największymi jednak mankamentami jest sterowanie, a konkretnie bardzo oldschoolowe obłożenie przycisków pada, przykładowo skok jest pod trójkątem. Uznaję to jako wadę, bo nie da się tego zmienić w grze, a konfiguracja ta kłóci się z ogólnie przyjętymi standardami. Kolejnym minusem jest tu archaiczna kamera, która jest obiektem fizycznym w środowisku gry. Tak więc poruszając wirtualną kamerą, trzeba mieć na uwadze, że musi ona zmieścić się tam, gdzie chcemy ją wepchnąć. Nie przeniknie przez obiekty, jak zaczniemy wydziwiać, wręcz może się gdzieś zablokować. Drugim problemem kamery jest sam sposób poruszania. Najpierw kamera porusza się powoli, potem nagle przyspiesza. Przy gwałtownych ruchach wręcz zarzuca. Ewidentnie jest to celowy zabieg. Problem w tym, że bardziej to uprzykrza rozgryw niż uatrakcyjnia wizualnie. Oczywiście tak samo jak i do skakania trójkątem, jak i do dosyć wymagającego prowadzenia kamery można się przyzwyczaić i z czasem zapomina się o tych problemach, ale początkowo naprawdę potrafią dokuczyć.
The Last Guardian w 100% wpisuje się w styl poprzednich gier Fumito Uedy. Mamy tajemniczą krainę, sekrety do rozwikłania i dwójkę bohaterów. W Aiko był to tytułowy chłopiec i świetlista Yorda. W Kolosusie niezłomny wojownik i jego wierny rumak. Guardian koncentruje się na więzi człowieka ze zwierzęciem. I to nie byle jakim. Ogromnym stworzeniem, którego współplemieńcy chłopca nazywają Trico. Trico to wielki stwór, który spokojnie mógłby być jednym z kolosów w poprzedniej grze deweloperem. Łączy w sobie cechy typowe dla kota, psa, ptaka i jeszcze pewnie paru innych gatunków. Trico przypomina stworzenie rodem ze starożytnej Mezopotamii, czyli gryfa. Istota ta w dziejach miała różne wariacje i najczęściej przedstawiana była jako hybryda olwin, ciele i skrzydła chorła. Czy też później w sztuce Azji Mniejszej miała ptasie łapy. Zupełnie jak w wizji Uedy. W The Last Guardian jest to stworzenie obdarzone inteligencją i wolną wolą. Potrafi reagować na pewne polecenia, może też strzelać fochy, albo być zainteresowany zupełnie czymś innym. Wszystko to obrazują przepiękne, ultrarealistyczne animacje. Zachowania typowe dla psów, kotów. Każdy, kto ma lub miał kiedyś zwierzątko domowe, z pewnością zrozumie, co mam na myśli. Trico po prostu kupuje nas od samego początku. Naturalnie Trico i nasz nieletni bohater nie darzą siebie przyjaźnią od samego początku. Bestia nie jest ufna, do tego jest ludojadem. Trzeba ją wpierw oswoić, a jest to dosyć długi proces, który rozwija się wraz z przebiegiem zdarzeń. A jak oswajamy zwierzątko? Karmiąc i pomagając hybrydzie. Na tym w zasadzie opiera się The Last Guardian. Na wspólnej drodze ku wolności, na przyjaźni i wzajemnym pomaganiu sobie nawzajem. Za przyjaciela dano nam stworzenie, które nie do końca nas rozumie, które nie zawsze się słucha, czasem jest głodne, złości się, czy zwyczajnie boi. Naturę Trico oddano fenomenalnie. Jestem pewien, że pokochacie to stworzonko, będziecie razem z nim cierpieć i przeżywać radości. Gwarantuję, że wytworzy się między wami większa więź niż między wojownikiem a agro w Kolosusie. Być może nawet łezka zwilży wasze oczyska. The Last Guardian to gra, która wymaga od gracza cierpliwości. Choć często wykonujemy karkołomne skoki, spinamy się po gzymsach, łapiemy krawędzi i czynimy inne kaskaderskie wyczyny rodem z Uncharted czy Prince of Persia, to zapomnijcie, to nie jest gra akcji. Rozgrywka jest spokojna, czasami wręcz senna. Jeśli musisz stale przejść do przodu, nie lubisz się zatrzymywać, by zastanowić się, oglądać widoki, czy nawet podziwiać wspaniałość towarzyszącej ci bestii, to nie jest gra dla ciebie. The Last Guardian nie podświetla drogi, nie rysuje strzałek, nie ma radaru ani wydeptanych ścieżek na ścianach. Oczywiście gra w pewien nienachalny sposób nas prowadzi, ale jak i gdzie się dostać, musimy odkryć samemu. Każda lokacja jest pewnego rodzaju zagadką. Czasem trzeba znaleźć drogę, czasami coś przynieść, przystawić, pociągnąć za dźwignię. Czasem trzeba korzystać z pomocy bestii, czasem znaleźć tajne przejście. Zastanowić się, czy musimy skorzystać z umiejętności chłopca, czy Trico, czy też połączyć siły. Klikacze będą się irytować, że Trico nie wykonuje mechanicznych poleceń, inni będą zachwyceni tym, że właśnie nie zawsze zwierzątko się słucha. Dosyć realnie, prawda? To, co jednych w tej grze zachwyci, innych będzie irytować. Jeśli chodzi o mnie, początkowo byłem nieco zawiedziony. Irytujące sterowanie i kamera, mało interesujący początek w mojej opinii, skserowany z Aiko. Nie trzeba było wiele czasu, bym zmienił zdanie. Wszyscy zachwycają się gryfem. Ale warto też wspomnieć o chłopcu, którym gramy. Ta postać również zasługuje na kilka słów. Zacznę od wad, w zasadzie jednej, jedynej w moim odczuciu. Uważam, że błędem było użycie techniki cel shading do ukazania tej postaci. Zwyczajnie gryzie się z ponurym otoczeniem. Jeśli pamiętacie inne, stare materiały, model chłopca wcale nie był pociągnięty tym efektem. Decyzja o użyciu cel shading mogła zapaść z dwóch powodów. Po pierwsze,
pamiętam problemy z Shadow of the Colossus, gdzie czasem podczas starć z kolosami można było stracić z oczu bohatera, gdyż zlewał się z otoczeniem, praktycznie się nie wyróżniał. Drugi powód użycia cel shading to może być kwestia czysto designerska. Być może autorzy chcieli, by chłopiec był jedyną kolorową postacią, iskierką nadziei. Podkreślić pozytywność bohatera. Stary jak multimedia zabieg, ale zawsze skuteczny. Tak czy owak, chyba bym wolał, by chłopiec został wykonany w tej samej technice co otoczenie. Przejdźmy do tego, jak porusza się ta postać. Animacje są doskonałe, wręcz fenomenalne. Jak w każdej grze Team Ico, postawiono na realizm ruchu. Mimo, że często dokonujemy mało realistyczne akrobacje, skoki, łapanie się gzymsów itd., to ukazano wszystko bardzo przekonująco, niezwykle realistycznie. Wszystko dzięki uchwyceniu bezwładności, uwzględnieniu zasad fizyki. Ponadto, chłopiec nie jest nieomylny i zdarzają mu się wpadki. Potrafi się potknąć, przewrócić, stracić równowagę, złapać się półki jedną zamiast obiema rękoma. Nadaje mu to ludzkich cech. Wzbudza w nas poczucie większej odpowiedzialności za jego zachowanie. Poczucie grania zwyczajnym chłopcem, który ani nie jest cyborgiem, ani komandosem, ani niezwyciężonym lombaksem. Zwykły chłopak, który znalazł się w niezwykłej sytuacji. Podobnego opisu użyłem w przypadku recenzji Ico wiele lat temu. I tak, chlubna tradycja Team Ico czynienia postaci wiarygodnymi wciąż trwa. Długo się wahałem, czy kupić edycję kolekcjonerską tej gry. Teraz, po ukończeniu The Last Guardian, gdy mam to wspaniałe uczucie spełnienia, które coraz rzadziej pojawia się po ukończeniu gry, nie żałuję. Cieszę się, że kupiłem kolekcjonerkę, bo gdybym kupił zwyczajną wersję, po przejściu gry nie mógłbym sobie wybaczyć, że nie mam figurki Ico. Wspaniała gra. Potrafi obudzić emocje nawet u tak wrednego dziada jak ja. Co najpiękniejsze, wzbudza te najbardziej wartościowe ludzkie emocje. Jeśli kochasz baśnie Fumito Uedy, jeśli bawiłeś się dobrze przy Ico i Kolosusie, to Guardian jest tytułem, który powinieneś sprawdzić na własnej skórze. Gdybym miał oceniać tą grę w pierwszej godzinie, dałbym 8. Gdybym miał ją oceniać tuż po ukończeniu, dałbym potężną, tłustą dychę. Oceniam jednak po przeszło tygodniu od ukończenia. Gdy emocje już trochę opadły, uważam, że niestety twórców należy ukarać za brak możliwości przekonfigurowania sterowania i problemy z kamerą. Framerate też można było dopracować, gdyż szczególne problemy pojawiają się w konkretnych miejscach. Szkoda, że tak wspaniałe dzieło trzeba oceniać niżej z takich błahych powodów. Jest to gra o gameplayu, który specjalnie nie ucierpiał z wyżej wymienionych powodów i czuję się, jakbym obniżał ocenę wspaniałego obrazu ze względu na tandetną ramę. No ale właśnie chodzi o to, że deweloper skupił się na obrazie, a praktycznie zignorował ramę. I to jest przyczyną obniżenia oceny. 9. Thank you.